Dwie spalarnie będą zrobione z tego powodu, że śmieci trzeba spalać. A jeszcze inny mam pomysł. Mnie wpadło na pomysł, że powstanie jeszcze jedno segregownie tam. Zderzenie segregownie ma powstać, bo porozmawiam z prezesem Lecha, jako szef Polacy XXI wieku. I że poszedł na cały Polskę prawie ten człowiek jestem, to proszę pana, proszę państwa, że wszystko mogę zrobić, uczynić. Mogę pomóc dla państwa, co chcecie, mogę załatwieniu i tak dalej pomóc. Proszę państwa, Rafał Kostny zablokował wysypisko. Ja odblokowałem, bo musi być odblokowane. Musi gdzieś być wysypywane śmiecie nasze. Podlaskie i białostockie. I proszę państwa, naprawdę, same się przekonacie się, że wysypisko jest bardzo, bardzo dobrze zrobione. Nie to, że źle, że bałagan tam jest, burdel i tak dalej. Nie. Tam to wysypisko jest zrobione na ekstra. Proszę państwa, na ekstra. To, co Rafał rozdaje teraz Kosno, to tą, on rozdaje swoje ulotki zielonych. To jest napisane bzdura. Tam, proszę nie czytać tego. To wziąć tak o. Proszę. Ja pokażę jak to robić. Daj Rafał. To są moje ulotki. Nie, daj Rafał. Ja pokażę jak to robić. Proszę. Jak to robić? Bo tam coś napisane, to proszę nie czytać. Ja do pana dzwoniłem, dlaczego pan okleił swoimi ulotkami, proszę pana. Tak, to pan, tak? Tak, tak, proszę pana, po co pan okleił swoimi ulotkami, proszę pana, gdzie przystanek pomalowany? A pan, są tablice do tej roboty, proszę pana, a niech pan, niech pan popatrzy, proszę pana, na przystanku, proszę pana, po co pan okleił tam, proszę pana? Miasto specjalnie zlikwidowało te tablice. Bo wie pan, nie, prawda, ja szedłem teraz jeszcze wisi, proszę pana, te pana ulotki zielone. Prawda dla niektórych ludzi jest niewygodna. Tak. Pan by chciał ocenzurować nie, prawdę? Nie chodzi o to, żeby było czystość, proszę pana, nie proszę pana, na każdym słupie nazwisko głupie. Niech pan pozbiera to, proszę pana. To. Ja też jestem za czystością. No to niech pan oczyści, proszę pana, ten przystanek PKS-u, który tu, proszę pana, który jest pomalowany, odświeżony wszystko, a pan nakleił swoje głupoty, proszę pana. Rafał, natomiast uważam, wie pan, że każdy ma prawo przeczytać taką ulotkę. Rafale. Tylko proszę pana, są słupy do tego. Nie ma, proszę pana, tego. No jak to nie ma, proszę pana? Pan niech nie widział tych słupów ogromnych? Niech pan spróbuje te ulotki tam umieścić. Dowie się pan, słupy są własnością miasta i oni nie pozwalają wszystkiego na tych słupach umieszczać. Rafale, szczególnie informacji niewygodnych do urzędu miasta. Rafale, wtrącam się, przerywam, idę za panem, tym, nie wiem jak pan masz na imię, proszę pana. To proszę pana, niech Rafał to sprzątnie, swoje ulotki. I proszę jak najszybciej Rafał sprzątnie te ulotki, bo poniesiesz karę. I ostatnia sprawa. Nie czytajcie tych ulotek, tylko ja swoje ulotki dam. Gdzie moje biura? Gdzie mieszczą się? W Białymstoku? Dwa? I do mnie się proszę się zgłaszać. Ja wszystko, tak jak nadmieniłem, wszystko zrobię. Teraz rozdam wam ulotki swoje. Wszystkie tutaj w autokarze rozdam i proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oj, przepraszam bardzo, najmocniej. Proszę bardzo. Proszę. 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 Proszę? Wygłupia się pan. Kto? A pan się wygłupia. Ja? A ja słyszę. Ja się nie wygłupię, proszę pana. Nie wiem, że ludzie pan o tym. Proszę. Jedna wystarczy. Proszę. Rozpatrzymy do a tu jest napisane. Proszę? Jakim prawem pan tutaj jedzie? Z takim prawem, że ja jestem napisany, proszę pana. I sprawa godność. Godność i prawo w Polacie XXI wieku. Zapisał się pan na ten wyjazd, tak? Tak. Jestem na liście. A ja teraz dla pana to samo pytanie. Z jakim prawem pan jedziesz tutaj? Bo się zapisałem. A to dziękuję bardzo. No to pan siada i pan cicho siedzi. Nie. Ja do ludzi mówię. Pan jesteś takim samym uczestnikiem tego wyjazdu. Może ktoś ma pytanie do mnie. Proszę bardzo. Chcemy, żeby był spokój. Siadaj pan i siedź, cicho. Proszę pana, pan mnie nie będziesz tu usadzać. No tak, pan no. Ważniejszy, no nie? Mądrzejszy. Proszę pana, a pan jest mądrzejszy, tak? Ja siedzę cicho i pan siedź.
biorę, papierosów nie palę. Od maleńkiego. Dziękuję. Coś pan musi brać, jak pan tak się zachowuje. Proszę pana. Krew pobrać? Zawrócić kierowcę na komendę? Tak, no jedź pan. Zawrócić? Tak jest, tak, pobierz pan. Dobrze. Pobierz pan krew. Beniem ostatnio. Siadaj pan jak najszybciej. Nie, proszę pana, z panem pojedziemy. Ale pan wtedy mnie zapłacisz. Tak. Ja za pobranie krwi. Dobrze by było, że tak. Pan pisze na pobranie krwi. Tak, dobrze. Tak. Dobra, potem zadzwonimy. Proszę pana, że tak pan wierzył, młody człowieku, powiem jak ja, to by, wiesz co panu byłoby, Polska byłoby bogata. Tak. Nie śmierdzące. Nie, proszę pana, nie śmierdzące. Proszę pana, proszę mnie tu Boga nie obrażać. Zrozumiane? Boga nie obrażać. Tak. Pańskiego Boga? Nie. U mnie Bóg tam jest, w górze. Bóg ja. Tak. Ja w tego Boga wierzę. Boga diabła. To pan w diabła wierzy. Dużo ludzi.